Także zamiast naprawić, zepsuliśmy projekt. Gratulacje! Witam Was serdecznie. Na co dzień jestem mentorem w Codilli oraz właścicielem firmy ODF.pl. Dzisiaj w tym wideo porozmawiamy na temat tego, jak stworzyć własne repozytorium. Dzięki któremu będziemy mogli łatwiej znaleźć pracę w świecie IT. Zacznijmy od tego, jaką platformę wybrać. Mamy tego dosyć dużo, natomiast takie najbardziej powszechne platformy, jakie możemy znaleźć, to GitHub, GitLab oraz Bitbucket. Natomiast najbardziej powszechną platformą do przechowywania swojego kodu jest jednak GitHub. Ja proponuję Wam sprawdzenie wszystkich tych Trzech platform, które wymieniłem, i wybranie sobie tej, w której najwygodniej będzie Wam się pracować. Idąc dalej, możemy się zastanowić nad tym, co zaprezentować w swoim repozytorium, co tam tak naprawdę pokazać. No, zaczniemy od tego, że może warto by było pokazać swoje projekty prywatne. Jakieś takie, które, przy których pracowaliśmy przez dłuższy czas, które były naszym pomysłem, no, chcielibyśmy z nimi. Działać a możemy też je od razu pokazać. Takie projekty jak najbardziej są projektami wartościowymi, ponieważ mamy w nich duże zaangażowanie, często przy nich pracujemy, co też. Kończy się dużą aktywnością przy tych repozytoriach, co pokazuje nasze zaangażowanie, ale o tym za chwilę. Więc co pokazać dalej? Dalej możemy pokazać tematy związane ze szkoleniami. Na przykład, jeśli uczyliśmy się jakiejś technologii, robiliśmy sobie repozytoria, żeby przetestować te technologie, robiliśmy tam jakieś nasze kody z, tekst, z testem, to jak najbardziej takie projekty możemy wrzucać. Tutaj przykładem są. Projekty wykonane przez naszych kursantów w kursie, gdzie to prawdopodobnie każdy z nich ma powyżej 20 projektów na GitHubie, którymi warto się pochwalić, no ale to kursanci w naszym kursie. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście zapraszam. Możemy włożyć do naszego GitHuba projekty, które są związane z rozwiązywaniem realnych problemów. Tutaj kreatywność pozostawiam Wam. Ważne jest, żeby to nie były projekty typu zrobimy sobie papier nożycekami". Znaczy, takie też możemy wrzucić, ale teraz mam na myśli projekty typu sklepy internetowe, jakieś takie komercyjne rzeczy, które pokazują, że zrobiliśmy coś sensownego, że nie jesteśmy tylko osobami, które się bawią, a nasze projekty są komercyjne, czyli wykorzystywane gdzieś przez prawdziwych użytkowników. I idąc dalej, pamiętajmy o tym, by repozytoria tworzyć oddzielnie. Jedno repozytorium równa się jeden projekt. Pamiętajmy o tym, żeby nie robić bałaganu. Wyobraźmy sobie, że ktoś przychodzi sprawdzić nasze umiejętności, dajemy mu katalog taki w takiej formie fizycznej, nie? Albo lepiej, uznajmy, że to ty jesteś takim rekruterem. Okej, okay, dostajesz od kogoś teczkę. Tam będą jego prace. No i widzisz bałagan. Mamy tam jakieś teczki, ale co prawda w jakiejś teczce o nazwie, nie wiem, pizzeria znajduje się kilka innych dokumentów, w ogóle nie związanych z projektem, albo związanych z projektem pośrednio. Tutaj mam na myśli chociażby jakieś projekty frontendowe, pomieszane z backendowymi, pomieszane jeszcze z czymś, bo gdzieś, gdzieś kiedyś było potrzebne. Posprzątajmy to. Posprzątajmy to, bo to też świadczy o naszej niekonsekwencji. I teraz znowu wracając, odwołując się do Ciebie, rekruterze, czy Ty chciałbyś współpracować z kimś, kto prawdopodobnie namiesza w kodzie Twoim lub Twojej firmy? No. Odpowiedź jest jasna. Oczywiście, że nie chcemy. Warto zastanowić się nad tym, jak przygotować taki projekt dla odwiedzającego, który jeszcze projektu nie zna. No powiedzmy, ja przychodzę do ciebie, mówię cześć, daj mi link do swojego GitHuba. No, ty mi go wysyłasz, ja sobie w wolnej chwili siadam, uruchamiam projekty, patrzę, co napisać. No oczywiście w, pierwszej, w pierwszej, w, oczywiście, w pierwszym momencie sprawdzę sobie sam kod. Jak piszesz, czy jest czysty i tak dalej. Natomiast. Będę próbował też odpalić taki projekt. No, chociażby czy to z ciekawości, czy żeby sprawdzić, jak działa. No, i w takiej sytuacji przydaje się coś takiego jak plik README. Z reguły z dodatkiem.md, to jest rozszerzenie. Więc taki plik przydaje się. Dzięki niemu mogę przeczytać, co robi ten projekt, do czego służy, po co w ogóle został stworzony. A też fajnie, żeby zawierał instrukcję instalacyjną. No, bo przecież nie tworzyłem tego projektu z Tobą, prawda? Ja tylko przyszedłem go sprawdzić. No to daj mi instrukcję, dzięki której będę mógł wiedzieć, jak go uruchomić no i generalnie zapoznać się z nim. No bo wyobraź sobie teraz sytuację, że albo miałbym Ci zawracać głowę z każdym projektem, albo miałbym, nie wiem, próbować sam, marnując dużo czasu. Nie chce mi się. No kurde, nie chce mi się. Jestem rekruterem i ja takich jak Ty mam kilku albo kilkunastu. Więc co zrobię w takiej sytuacji? Tak, pójdę do konkurencji, dlatego warto, żebyście zadbali o jakość kodów, ale też właśnie o ten README, o ten dokument, w którym który aż prosi, żeby go przeczytać, jak samo nas rozkazuje. Dajmy ładną informację o tym, co to jest za projekt, co robi, na przykład dla kogo został wykonany, jakie ma funkcjonalności, jakie posiada technologie, a następnie dodajmy też instrukcję. Instalacji oraz konfiguracji, czyli cały ten proces od momentu, kiedy siadam, klonuję projekt na swój komputer i próbuję go uruchomić. Taki plik mi powinien być dobrze przygotowany, natomiast nigdy nie mamy pewności, bo wiele rzeczy zostaje w naszej głowie, uznajemy, że przecież coś jest jasne, a nie zawsze tak być musi. Dlatego w takiej sytuacji warto poprosić jakiegoś testera. Przez testera mam na myśli osobę, która. Nie tworzyła z nami tego projektu, ale chociaż troszeczkę zna się na obsłudze naszej chociażby technologii. Sadzamy taką osobę przy komputerze, ona w tym momencie dostaje readme, dostaje link do repozytorium i próbuje sobie taki projekt od A do Z uruchomić, skonfigurować i zobaczyć jak będzie działał. No i teraz. Czemu taki test jest fajny? Ano jest fajny dlatego, bo taka osoba w tym momencie wychwyci wszystkie nasze błędy. Ona będzie sobie leciała po liście i dla niej to, co dla nas było jasne, nie musi być jasne, więc zapyta. A skoro pyta, znaczy, że nie ma potrzebnych informacji. Znaczy, że to już jest feedback dla ciebie, że taką właśnie informację należy umieścić na tym dokumencie. Także warto sobie to wypisać, warto się z tym zaznajomić i zaktualizować nasz ReadMe. Dzięki temu będzie bardziej wartościowy dla potencjalnego rekrutera, dla potencjalnego sprawdzającego nasz kod. Prawdopodobnie będzie to jakaś osoba typu developer, który został na chwilę wyciągnięty z jakiegoś projektu. Często miewałem takie sytuacje, dlatego też wyobraźcie sobie mnie, kiedy ja wstaję od kąpa, jestem zajęty. Prawdopodobnie gdzieś tam jest deadline, chcę, żeby wszystko było na czas. Jeszcze muszę przejrzeć czyjeś projekty, a nie wiem, jak uruchomić jakiś projekt. Nie ma do niego konkretnej instrukcji. Kod jest zawiły. Co robię? No, odpuszczam, patrzę na kolejny. I właśnie warto by było, żebyście nie byli tym odpuszczonym repozytorium. Zadbajmy o konkretne rytmy. Idąc dalej, zadbaj o jakość kodu. Pamiętaj, że dobra jakość kodu świadczy nie tylko o tym, że jesteś solidnym programistą, ale też o tym, że ktoś będzie chciał z Tobą współpracować. Bo teraz wracając z powrotem, czy Ty chciałbyś współpracować z osobą, która prawdopodobnie przyjdzie do Ciebie, Uszkodzi ci kod, w ogóle narobi błędów w sekcjach, które ty napisałeś miesiąc, dwa, rok temu. No nie chcielibyśmy czegoś takiego. Wolimy współpracować z osobami, które jednak wniosą wartość do naszego kodu, a nie go popsują. Dlatego też dbajmy o to, żeby jakość kodu była jak najlepsza. Sprawdzaj takie rzeczy jak niepotrzebne konsollogi, jakieś wysyłki, jakieś. Komentarze, które są niepotrzebne, zakomentowany kod, tego typu rzeczy. Warto też zadbać o komentarze, jeżeli jakiś fragment kodu jest nieczytelny. Czasami tak się zdarza. Bo powiedzmy, że kod jest yy, nieczytelny, bo musi taki być. Tak naprawdę użyłeś jakiegoś fragmentu kodu, który normalnie zajęłby dwie kartki, chciałeś go, chciałeś go zmniejszyć. Czasami, czasami bywa to sensowne. W takich sytuacjach warto jest opisać takie fragmenty kodu jakimś komentarzem, informacją, co taka funkcja dostaje, co taka funkcja będzie zwracać, do czego ją w ogóle mamy. Idąc dalej, warto zamieszczać testy. Testy jednostkowe i integracyjne. Dlaczego? To znowu podnosi jakość naszych materiałów, jakość naszego kodu, naszego projektu trochę wyżej ponad konkurencję. Powiedzmy sobie szczerze, wiele osób tego po prostu nie robi. Natomiast, kiedy ja oglądam sobie czyjeś repozytorium i widzę, że ktoś regularnie updateuje testy, mam większą pewność, że po pierwsze dbał o kod, po drugie, zależy mu na tym, by cała funkcjonalność po prostu działała i miała sens. W takiej sytuacji chętnie współpracuje się z takim programistą, na przykład mnie, każdemu innemu deweloperowi. A tak jak wspomniałem, bardzo często to deweloperzy są rekruterami, to oni sprawdzają Wasze CV. I to oni tak naprawdę mają to ostatnie tak albo nie, jeżeli chodzi o wpuszczenie Was do projektu. Teraz wyobraźcie sobie sytuację, gdzie taki projekt ma 10 osób, i ja na przykład dostaję informację, że mam sprawdzić potencjalnego pracownika. Na pewno będę chciał, żeby to była osoba, która zna się na tym, co robi, która zadba o ten kod. Więc automatycznie, jeżeli wpuszczę kogoś, kto na Syfie, na syfie w tym kodzie, kto miał bardzo brzydki kod, niepokryty testami, no to prawdopodobnie no tym web urwie, nie? Idąc dalej pojawia się temat komitów, opisów komitów. Zadbajmy o to, żeby komity były jasno opisane. Ja doradzam stosowanie czegoś, co nazywa się komitami atomowymi. Mam tutaj na myśli to, że kiedy tworzymy jakiś komit, to chcielibyśmy, żeby ten komit pokazywał konkretną funkcjonalność, która zostanie w nim zawarta, bez żadnych dodatków typu. A przy okazji robienia galerii dodałem jeszcze trzy inne rzeczy, bo tam się zepsuło, tu nie działało, tu było coś nie tak. W tym momencie taki opis jest, no, tak naprawdę, kłamstwem. No bo zobacz, wziąłeś sobie pudełko z informacjami, wsadziłeś do niego coś, plus jakieś inne rzeczy i podpisałeś galeria. No nie jest to galeria. Samo słowo galeria też za bardzo nic nie mówi, prawda? Co dodałeś? Zdjęcia do galerii? Co dodałeś? Funkcjonalność przesuwania? Napisz to. Napisz to. Co znalazło się w tej funkcjonalności konkretnie? I warto by było, żeby to nie był duży komit o treści, dodałem tam wszystko, co związane z galerią, bo będzie to potwór. Atomy są małe, więc warto wrzucać komity atomowe, czyli takie małe, które pokrywają małą ilość funkcjonalności. Dzięki temu wiemy, co się dzieje w kodzie, jakie zmiany przyszły w danym komicie, i w razie czego, jakiejś awarii albo czegoś, jesteśmy w stanie stwierdzić, że aha, po dodaniu funkcjonalności przesuwania do galerii, nagle z jakiegoś powodu aplikację trafił szlak. No to co robimy? Przesuwanie było problemem. Patrzymy na listę komitów, cofamy się. Znałem jednego dewelopera, który nazywał swoje komity C1, 2, 3, 4, 5, 10. Ok, mijają dwa tygodnie. Pracujemy, pracujemy. Nagle przychodzi do nas klient i mówi: „Ej, słuchajcie, ostatnie zmiany wypadają, bo jednak ich nie chcę, bo żona powiedziała, że”. Nieładne, i proszę to wyrzucić. Mamy komity C1, C2, C10, C1000. No i teraz powiedzcie mi, który to jest ten, o który chodzi na naszemu klientowi. No nie wiesz tego, no bo komity są ponazywane takimi dziwnymi nazwami. Więc co? Strzelamy po datach, no ale to dalej jest strzelanie. No pytanie, czy lubicie zgadywać? Jeżeli tak, no to oczywiście takie nazewnictwo jest jak najbardziej super. Natomiast ja wolałbym po prostu wejść, zobaczyć rozpoczęcie pracy nad galerią, na przykład nie wiem. Stworzenie podstawowego komponentu galerii. Aha, tutaj zaczęliśmy podstawę, czyli od tego momentu ucinamy wszystko w dół i zaczynamy od tego miejsca. To daje nam pewną jasność. Jesteśmy pewni, że przy okazji nie pojawiło się tam nic dodatkowego. Tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli dodajemy pewne poprawki do komita, bo przy okazji je zrobiliśmy, no to teraz cofając się je usuniemy. Ho, ho. Także zamiast naprawić, zepsuliśmy projekt. Gratulacje. Idziemy dalej. Repozytoria powinny żyć. Tak naprawdę, wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, polecimy trochę w analogię. Mamy powiedzmy chirurga. O, niech to będzie chirurg. Jakiś pan, który chce nas pociąć. Fajnie. Mamy do dyspozycji kilku. Jesteśmy rekruterami chirurgów. No i teraz tak. Powiedzmy jeszcze, żeby było śmieszniej, mają pociąć nas. Więc chcemy, żeby byli dobrzy. Mamy portfolia. Ok. Jeden ma portfolio sprzed wczoraj. Wczoraj ten aktu ostatnia aktualizacja, przedczoraj. wczoraj wycinałem coś. I drugi pół roku temu, trzeci dwa lata. No to teraz sobie wyobraźcie, że pójdziecie i położycie się pod skalpel osoby, która ostatni raz zrobiła coś dwa lata temu. No to mam nadzieję, że macie zajebiste ubezpieczenie. Naprawdę. Więc każda, każda osoba wybrałaby tego dewelopera który ma kod sprzed ostatnich kilku dni, czyli każdy pacjent wolałby jednak, żeby ciągnął ktoś, kto ma tym regularną wprawę. Doświadczenie sprzed dwóch lat się nie liczy, liczy się to, co będzie dzisiaj. Dlatego też regularne updateowanie GitHub'a daje Wam też coś takiego, jak pokazanie Waszego zaangażowania. Jeżeli ktoś codziennie wrzuca, codziennie, co drugi, no może powiedzmy raz w tygodniu, niech będzie. No. Mamy swoje życie, prawda? Powiedzmy raz w tygodniu coś wrzucisz, no to w tym momencie widać, że to, te repozytoria żyją, że ta osoba koduje, znaczy, że jest pewniakiem, prawda? I idąc dalej, warto promować swoje repozytoria. Dlaczego warto promować swoje repozytoria? Żeby były widziane. Jest na to kilka miejsc. Po pierwsze, aktualne repozytorium na GitHubie da się odnaleźć, ale idźmy dalej potraktujmy to trochę jak reklamę. Warto skorzystać z Linkedina, warto skorzystać z jakichś forów. Wbijacie w Facebooka, szukacie sobie jakichś społeczności zajmujących się Waszą technologią. W takiej sytuacji warto też chwalić się swoimi rzeczami, wspominać o nich. Po pierwsze, tam mogą być również osoby, które zobaczą wasze, wasze repozytoria i z chęcią zaproponują Wam współpracę. Uwierzcie mi, w takich miejscach najłatwiej jest dostać propozycję pracy, naprawdę. Oczywiście, rozsyłamy jak najwięcej CV, i tutaj też możemy dostać propozycje, rozmowy o pracę, natomiast tam mamy już jakieś znajomości. Jeżeli będziecie otaczać się takimi miejscami jak społeczności, będziecie wybierać się na jakieś wyjazdy związane z Waszą technologią, poznacie ludzi, którzy albo sami rekrutują, albo są jakimiś pracownikami konkretnych firm i na pewno gdzieś chętnie Was polecą. Zwłaszcza, że mają za to pieniądze. <noise> Serio. W wielu firmach jest coś takiego, co nazywa się referalem i to polega na tym, że jak taki taki deweloper zaproponuje kogoś pewnego i ten ktoś gdzieś tam sobie zostanie dłużej, to można za to od firmy dostać pieniądze. Idziemy dalej. Uzupełnienie swojego profilu. Teraz tak, jeżeli chodzi o wizytówkę, idziemy znowu analogią. Wyobraź sobie, że teraz rozmawiam z tobą, chcę ci coś sprzedać albo chciałbym nie wiem, zająć się opieką nad Twoimi dziećmi, jeśli posiadasz. Jeśli nie, to może to być kot, pies, nieważne. Ok, zajmę się złotą rybką. Wyobraź sobie teraz, że daję Ci moją wizytówkę. I wizytówka jest z czasów, nie wiem, studiów, z nieaktualnymi informacjami, w ogóle jest brzydka i nie dbamy o nią. Prawdopodobnie, prawdopodobnie skorzystasz z moich usług, prawda? No i tak właśnie myślę. Jeżeli chodzi o. Wasze wizytówki, właśnie takie miejsca jak Linkedin, same platformy do przechowywania kodu. Zadbajcie o to, żeby mieć tam aktualne zdjęcie, dajcie opis, update'ujcie go, jeżeli coś się zmienia. Warto dorzucać też takie informacje jak Wasze zainteresowania, jakieś takie rzeczy, które podkreślą Wasz charakter, pomogą komuś poczuć, że aha, to nie jest tylko komputer, który umie w JavaScript'y i inne komputery, tylko jest to człowiek, który ma też swoje zainteresowania. Bardzo często może się z... pojawić sytuacja, w której ktoś wypatrzy u Was, nie wiem, tak jak u mnie, góry i tak lubię chodzić po górach. Hehe. W każdym razie może wypatrzyć u Was taką informację, jak na przykład lubię chodzić po górach, uwielbiam góry, a on też uwielbia góry. I co? Chociażby z samej ciekawości będzie chciał z Wami pogadać. A jeżeli będzie chciał z Wami pogadać, to tego już blisko do jakiejś propozycji. Chyba że będziecie nie mieli, ale to wtedy już wasza sprawa. W każdym razie, wasza wizytówka ma pokazywać wszystko w aktualny sposób i w taki, żeby potencjalny headhunter chciał się wami zainteresować. Także czasami może warto wydać stówkę na profesjonalne zdjęcie u fotografa. Tak, dajmy mi też trochę zarobić, to też są ludzie, i dostać profesjonalne zdjęcie, które będziecie mogli wrzucić. W kilka innych miejsc, to na pewno podniesie was względem takich przeciętnych deweloperów, którzy na przykład dopiero zaczynają, mają wrzucone może jeszcze jakieś zdjęcie, nie wiem, zwierzaczka, jakiegoś krajobrazu. Kiedy ja widzę wizytówkę, kiedy ja widzę profil jakiegoś dewelopera, jego zdjęcie, konkretny opis, wypis technologii, w których pracuje, w których dobrze się czuje, jakieś zainteresowania i takie, a najlepiej takie, które są podobne do moich. To chętnie do niego napiszę i nawet chętnie mu coś zaproponuję. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie tego materiału i miłego dnia. Hej!